Żeby być złym, mamo, też trzeba stoczyć ze sobą prawdziwą walkę. Żeby być złym i dobrze się z tym czuć. Na tym polega magiczna przemiana chłopca w mężczyznę, mamo! Co moje tak zwane sumienie zrobiło z moim seksem, spontanicznością i odwagą? Mniejsza o inne rzeczy, z którymi usiłuję sobie poradzić. Bo fakt faktem, że sobie nie radzę. Jestem usiany od stóp do głów represjami niczym mapa samochodowa. Można przemierzać moje ciało wzdłuż i wszerz po autostradach wstydu, nieśmiałości i lęku. Może ja też jestem za dobry, za moralny, że o mało co nie wybuchnę. Zupełnie tak samo jak ty. Widziałaś kiedyś, żebym palił papierosa? Dzisiaj chłopcy i dziewczęta żują marihuanę, jakby to był miętowy cukierek. A ja nie mam zielonego pojęcia, jak smakuje Lucky Strike. Taki jestem grzeczny, mamusiu! Co ci strzeliło do głowy, że najbardziej w życiu przyda mi się posłuszeństwo? Taki mały dżentelmen, co? Spośród wszystkich możliwości istoty pełnej pragnień i żądzy. Alex. A ja? Słucham. Wystrojony w przypinany krawat i dwurzędową marynarkę. Tak ślicznie kroiłeś mięso. Tak ślicznie jadłeś kartofla w folii. I nie wylałeś masła ze środka, że gotowa cię byłam pocałować. Jeszcze nigdy nie widziałam takiego małego dżentelmena z serwetką na kolanach. Zboczeńca, mamo. Zobaczyłaś małego zboczeńca.